Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z Cathy Zenz. Bardzo wam dziękuję za miłe przyjęcie pierwszego odcinka. Właśnie, idziemy sobie do kolejnej misji, znaczy do kolejnej mapy. I właśnie pisaliście, że nie lubicie jak niestety gra nas przenosi z mapy do mapy, za każdym razem trzeba zaczynać od początku. Też tego nie lubię, ale mam nadzieję, że na przykład, nie wiem, to pierwsze i to drugie, czy nawet, nie wiem, czy trzecie będzie jakimś takim samouczkiem, czy nawet na samą górę trzeba dojść, nie wiem, do samouczka, chyba nie, bo w sumie chyba to jest koniec gry. No, w każdym razie mam nadzieję, że będzie taki moment, gdzie po prostu już dostaniemy taką typową samowolkę i będziemy mogli po prostu sobie robić co chcemy, bez żadnych resetów, zaczynając od początku i tak dalej. Teraz sobie zaczniemy od początku, zobaczymy, co nam gra oferuje. Możemy wybrać sobie trzy koty i... ty jesteś tak. Hunter, Playful, Villager, to może akurat nie. Ty jesteś te, co łowi ryby. Romeo za to. Albo Jax, Tickhead. Może weźmiemy tak. Zobaczymy. Zobaczymy, kto do nas dojdzie później w każdym razie. I teraz, gdzie my zaczynamy? Aha, dużego wyboru w sumie nie mamy. Gdzieś tu albo tu. Może zaczniemy jakoś na samym brzegu. A tu my zaczniemy budować domki. Co to za jakieś loadingi? Farmer do nas dołączył. Farmer jest. O, jaką fajną czapeczkę ma. No dobra, rozumiem, że ta mapa to będzie samouczek, jak wykorzystać farmy. O, nawet tutaj mamy. Co mamy? Zbudować mamy most. Czekajcie, ja im zaznaczę, żeby oni już tu, nie wiem, cięli drzewa. Zbudować most. Wykonać jakby trzy requesty kotów, ale requesty, czyli na przykład, nie wiem, na co oni mają ochotę, czy nie wiem, co chcą. Nie, nie wiem, co to są te requesty ich. Zobaczymy. O nie. Tu proszę. Szybko! Szybko, broń ich! Broń... O, to aż dwa, o kurde. Broń ich, Landra. Broń ich. I teraz ten. Lej dziada. Schował się w krzakach. Dobra, wiesz co? Chodź tutaj. Zajmij się może kamieniem. Ty zajmij się drzewem. Nasz farmer, nie wiem, niech sobie chodzi. Landra, dobra, no to poznać to drzewo. A ja dalej patrzę. No oczywiście trzy gwiazdki i enter the plains. Czyli po prostu musimy też chyba jakąś drogę odkryć na kolejną mapę. Ale nie widzę też żadnych questów na zasadzie farm. No szkoda, myślałam, że jednak ten farmer. Co on tutaj w ogóle ma? Animal lover, buszkat i co? Oszczędny? Aha. Pieniążki, jeżeli chodzi o ilość pieniędzy, jaką mamy w mieście. Ale Wishing Well odkrywa. To my mieliśmy już chyba kogoś z taką... Nie wiem. No bo mieliśmy na pewno Wishing Well. Nie, dobra, zobaczmy, co my tu możemy zbudować. Przede wszystkim zaczniemy może od... dla dwóch kotów. Od domków. Może tu jeden i nie wiem, jakiś tu drugi zaraz. Musimy zbudować też market, ale już nie mamy tego. Drewna? No właśnie, te drewno. Przyspieszymy, bo jednak trochę za wolno one się ruszają, te koty. Jeszcze tak nie umiem... O, to co tu się dzieje? Aha, mało popularne... No dobrze, no. Mało popularne to mało popularne. Możemy wysłać take a break. Aha, że przestanie pracować na następne 2 godziny. Ciekawe, czy jakoś, nie wiem, poprawi to nastrój. A weź, wyślemy cię na breaka, Tessa. I co? Nie wiem. Jakoś, nie wiem, może robi sobie breaka stojąc w miejscu. Bo ona jest bardzo zła właśnie, o. Aha, dobra, wskoczyło jej. Taking a break, ale jakiś też plus do mood, czy coś nic, nie? O, idź sobie właśnie. Z relaksu się w domku. A, bo ty nie miałaś gdzie po prostu. Możemy Joya zaprosić, który jest w ogóle energetyczny. Jest pełno energii. Wszędzie go pełno. Ale jest też niemiły. Nie chcę go. Bardzo mi przykro, ale go nie chcę. Bathhouse też będzie bardzo potrzebny. Bo te koty jeszcze muszą się gdzieś myć jednak. Więc postawimy im może ten bathhouse. No dobra, może tu jednak. W ten sposób. Jakoś gdzieś tu.
Leandra, widzę. Biegnij, bo też dwa. Uciek? Nie. No goń ich. Ty uciekaj. Uciekaj. Dobrze. Dobra, już możesz zbierać drzewa. Wiesz co, pozbierać drzewa może z tej strony. Chociaż nie, bo teraz się okaże, że z tamtej strony są te potwory. Leandra, chodź tutaj. Ty nie zbieraj tego, tylko wiesz co, weź trochę tak z grubsza pozwiedzaj. Bo się okaże, że my tu nigdzie nic nie możemy robić. Bo wszędzie są jakieś dziki. O, właśnie. Trzy dziki. Damy radę? Pewnie, że damy. Patrzcie, wojowniczka taka, że ho, ho. Nie zbieraj tego mięsa. O, tu mamy znowu katnipę. Czyli takie, można powiedzieć, jedzonko. Dobra, chodź teraz z tej strony właśnie. Zobaczymy, czy tutaj się nic nie kryje, bo zaraz tutaj będziemy eksplorować. O, właśnie. O nie, cztery. No dobra, cztery to jest może trochę przesada, bo nie mam jeszcze pełnego życia. No bij, bo... Okej, wiesz co? Teraz ty musisz się odpocząć, bo no właśnie, zobacz na swoje życie. Zobaczcie, ono jest ranne. Idź, pośpij sobie. O, wszyscy sobie śpią, relaksują się. To w ogóle gdzieś była taka zmiana widoku. O właśnie. Na tej zasadzie. Jakie ubogie te domki, muszę przyznać. No ale okej. Zostawimy tak, chyba ładnie to wygląda, nie? Dobra, to jest... ktoś tu levelował, nasz budowniczy, no oczywiście. A, on na trzeci poziom, czyli to się, oni się przenoszą, okej. Progres kotów się przenosi, bardzo dobrze, no bo w sumie to by było słabe, jakby trzeba było ich od początku levelować w tą mapę. I doszły nam Cabbage Field i Pumpkin Field. No dobra, zaczniemy od kapuchy. Wychodzi na to, że tutaj będą nasze grządki. Nie wiem jak to... Aha, w ten sposób. I to aż 7 jedna grządka. No, dobra, jakie... no muszę przyznać, graficznie to zaskakuje mnie czasami. Na przykład te kwadraty są... no słabe. Ale okej, to jest... Patrzcie, to jest 0.15. To jest bardzo wczesny build. No, dajmy im szansę, nie? Jeszcze dopucować gierkę. Dajmy im szansę. Bardzo fajny ten... A, ty idziesz... Nie, ty idziesz... Ty idziesz siać? Idziesz siać? Zobaczymy, czy idziesz siać. No. Niech tu się coś pojawi, bo takie te kwadraty są strasznie... Strasznie puste. Co ty robisz? Ty się... No. Grumujesz się. Mód minus 2. O, tu się wyspał, tu mód. Najadł się ciepłym chlebkiem. O, jak miło. Jak miło. Dobra, wszyscy sobie wypoczywają. Chester, co ty chcesz? Ty jesteś głodny? A my nie mamy jedzenia? Mamy. Mamy mit. To o co ci chodzi? No to zjedz sobie, nie wiem, mięsko. O. A, dobra, i czy to są te gole? Nie wiem, bo w sumie nie pokazuje się 1 na 3 i tak dalej, ale okej. Chyba może te chmurki trzeba wtedy im po prostu ręcznie zrobić to zadanie. O proszę, jaki zadowolony. Ci są tacy, jest dobrze, ale też jest trochę źle, no tak. Ty w sumie musisz się wykąpać. Idź się wykąp. Tobie się tam coś nie podoba, jak zwykle. Ty też iść wykąp. Takie śmierdziochy te koty. O, ten za to jest niezadowolony, bo jest mokry. No ale ja cię wysyłam do kąpieli? Może cię wysyłam do kąpieli. Ale za to już nie śmierdzisz, no chłopie. Ogarnij się. Dobra. Leandra, co ty robisz? Śpisz. Proszę mi tutaj zbierać drewno. Dobra, drewna jest dużo. Muszę ich chyba wysłać po kamień. I ty chcesz za to...
Accept, have a nice chat. Aha, ja to wziąłam accept, a w sumie... Przedstaw się. To wy się nie znacie? Cześć, jestem kot. Chat. No, miej chat. Albo go poznaj w ogóle. Pobaw się z nim. Koci, koci, łapki. Daj jeszcze komplement, bo powiedz, że ma fajną rudą sierść. I teraz Autumn chce z kimś sobie poczatować. No dobra, to poczatuj. O, to by się udało. A tam wcześniej? Kto to wcześniej miał tego questa? Chyba ty? Nie wiem, gdzie on jest teraz pokazany, tak jakby go nie było. Citizen Rick. Aha, dobra, tu jest. To czekaj. Have a nice chat. No to nie wiem, muszę. O. No dobra. Have a nice chat, wyszło. A ty chcesz za to teraz zjeść sobie kat... No dobra, to musisz je najpierw zabrać, wiesz? Jak je zbierzesz, to będziesz mógł, bo to Chester, sobie je zjeść. Ciężko mi odróżnić. To jest chyba Autumn, to wygląda jakby była kocica i Lenandra to jest kocica. A tu mamy chyba cztery chłopy. Cztery chłopy. Czemu oni się sami nie chodzą myć? A, click to solve. Aha, czyli wtedy automatycznie ich wysyła. A, dobra. I spać też ich wysyła. A tobie coś się nie podoba. A, tobie to popularność miasta. No, wybacz. Dobra, to ja może zacznę coś budować. Bridge może jeszcze nie, ale zróbmy sobie tak. Może tu, żeby mogła trenować. Tak sobie postawimy na środku. Muszę zbudować przede wszystkim ten market jednak, bo nie mam pieniędzy. Market może postawimy gdzieś tu. Niech sobie buduje już powoli. Teraz kto do nas chce dołączyć? Znowu jakiś... Patrzcie na ten wyraz twarzy w ogóle. Jaki to jest niedobry kot. O, jeszcze uwielbia katnipy. Może Rocky. Jest brutalny. A jest bardziej taki, wiecie... Napakowany. But not the most care. Aha, on nie jest ostrożny. Pesymistyczny do tego i jeszcze lubi się... nie wiem. Mi się wydaje, że na razie mi tych kotów wystarczy, a takich jakichś dziwnych to ja nie chcę brać, bo to nie wiadomo, co to się później będzie działo z nimi. Jest, mamy farmer na pierwszym poziomie. O, tu mamy kolejnych już. Rusko. Jest geniuszem, jest optymistyczny i jest uparty. Nie można go kontrolować wtedy, nie zawsze wtedy, kiedy się chce. A nie może być kontrolowany przez playera. A no to przepraszam cię, ale ja cię nie chcę. Gluton! Więcej je. I się szybciej nudzi jedzeniem, tak? Pacyfista. Mitzi. Mitzi do nas dołączy. W ogóle to chciałam jeszcze... Tessę chyba wysłać jednak, żeby łowiła ryby gdzieś tutaj. Co to jest w ogóle za domek? Tutaj, żeby łowiła ryby. A Landra, chodź tutaj, bo ja muszę zobaczyć, co to jest za domek. Right click. Tylko, że trochę mi nie chce zaznaczyć tego. Chodź tutaj jeszcze bliżej. O. Investigate. Bring me a mysterious toadstool for my potions and I will cast a spell to change your personality. Okej. Okay. Czekaj, jeszcze raz, co mamy przynieść? Toadstool. Okej. Katnip, proszę tutaj zjeść, żeby wypełnić, bo mam jeszcze 8 godzin. Zapomniałam, że to jest... A ty co masz tutaj? Use a bow social on someone successfully. Boast social? Okej. Okay. Tessa, bo czekaj, bo masz tutaj chyba komuś jakiś komplement czy coś walnąć? Aha, przedstaw się, dobra, bo widzę, że wy się nie znacie chyba. Tu zobaczcie, jakie minki uśmiechnięte.
To może mogliśmy to zrobić. To ikonka w sumie, no właśnie, pokazała. Może jeszcze porozmawiaj z nim. Nie wiem, poznajcie się. Może jak się będą lubić, to będą bardziej szczęśliwi. 4 dekoracje chcesz mieć. Okej. Okay. To mam tak, raz. Nie wiem, czy to się będzie zaliczało. Jakie piękne. Ojej, no ja uwielbiam słoneczniki, tylko że troszkę małe są. Może tak koło namiotu? Gdzieś tu może? Stolik? To, że, a krzesła jakieś? Aha, że możemy tutaj postawić rzeczy, okej. Okay. Czekaj, bo ja bym chciała to jeszcze obkręcić, o. No dobra. A tu potrzebujemy... studnia życzeń. Studnia życzeń może gdzieś tutaj, tak z brzegu. Dobra, mamy 4 dekoracje. Czy ktoś przyszedł? Mam nadzieję, że zauważy wiadomość, że przyszedł jakiś ten, wiecie, ktoś, kto tam będzie sprzedawał. Merchant. Jejku, nie mogę się wysłowić, wybaczcie. Dobra, idź zbieraj. Ty zbieraj drewno. Albo może to, stąd. Ty zbieraj stąd. I ty... Aha, ty mówisz chyba ryby, ale idziesz teraz przespać. Dobra. Wszyscy mają jakieś zajęcia, mam nadzieję. Zbierasz kasnipy, ty śpisz, ty ścinasz. Leandra, gdzie ty jesteś? Tutaj. Chodź, idziemy tu, bo tu mnie interesują te skrzynki. Otwórz tę skrzynkę. O, czekajcie, bo merchant... Aha, to są jakieś surowce po prostu, które... No dobra, to pozbieraj. Left click to sell. No ale naciskam przecież. Dlaczego mi nie chce? Aha, jest, dobra, to tak działa. A w ogóle te opcje jeszcze. Requires upgrade shops. Upgrade shops. Aha, potrzebujemy 6 złota, żeby to upgrade'ować jeszcze, a później będziemy mogli... No dobra, jakieś tam rzeczy robić. Może najpierw sprzedamy pumpkiny? Nie. Mięso? Dobra, sprzedamy. Cabbage i pumpkin? No tak niezbyt, chociaż... Chociaż jak mamy pole... A sprzedaj to wszystko. Kasa się przyda. A teraz właśnie jakbyśmy zrobili... shops. Dobra, to budowują i później będziemy mogli hire the service of a profession. No zobaczymy, co będziemy mogli te wynająć. Jakąś usługę, ale jak to będzie działało? Ciekawa jestem, czy ktoś jest niezadowolony? Ty jesteś trochę niezadowolony, to masz, użyj sobie. Użyj sobie, dobra, możemy trochę przyspieszyć. Daj ci to, tak, plus 1, no i... No i... Romeo, a tobie co? Idź się wykąp. Aha, możemy nowego kota przyjąć. O, Angelik. Nie śpi. Ale się czasem tam ma jakieś takie lęki. I playful. Stop. Chyba nie mam... Tak, mam 7 na 7, dobra. Leandra. A ty... Uciekaj. O nie, pchły ma! Idź się wykąp. Szybko. A to jest do pcheł chyba, chociaż nie. Nie podchodź do niego, bo ci jeszcze przeskoczył. Czekajcie, bo Romeo ma pchły. A nie, już się chyba wykąpał. Romeo miał pchły, nie? Czy nie? Nie, to auto on miał pchły. Dobra, już się wykąpał po pchłach. Food is running low. O kurde. Sprzedałam przez całe żarcie i teraz nie mamy co jeść. Moja droga. Tesso. Pozbieraj może te katnipy.
Ty nie możesz zbierać, możesz tylko zbierać to, co na podłodze. Ty się zajmujesz tym, a ty... Może też pozbieraj katnipę, tylko że w sumie ty miałaś łowić ryby. Chodź tu. Proszę mi ryby łowić, bo nie mam jedzenia. Co ty chcesz w ogóle? Ask of an experienced knight to become their apprentice? Apprentice. No dobra, zaraz jestem ciekawa. Nie, jak ty jesteś Tessa, chcesz się zapytać Leandry o coś? No okej. Okay. Jakiś takim przewodnikiem, żeby jej została takim... obrońcą, o. Tylko czekaj, bo Leandra śpi na razie. Ale to i tak jej każe tu wyjść. Tessa. Ask to be... O, jest takie nawet taka opcja. Udało się! A ty ją będziesz teraz uczyć. Aha. Na tej zasadzie. No dobra, a w ogóle my teraz mamy coś takiego jak... Higher profession... Ranger. Nie mogę Rangera jeszcze, nie wiem czemu. Jest na siwo. Możemy wynająć dodatkowego kota, ale u mnie Tessa już się robi na chyba tego. Leandra, ty nie zbieraj. Wiesz, sobie można poćwiczyć trochę. Dobra, przyspieszymy was, kotki. Łowisz rybki, to łów. Ile mamy już od drewna? Wiecie co? Dajcie sobie już spokój z tym drewnem. Ty idziesz zbierać. No dobra, możesz to pozbierać, co na ziemi leży i tyle. Co ty byś chciał? Chop down the tree. O Jezu, nic, naprawdę? No idź, zetnij drzewo. No idź, no idź. Pozbieraj. Albo nie. Aha, ty nie możesz kamienia, bo ty jesteś... Ty jesteś architektem, okej. Okay. Ale ty możesz pozbierać... kamień, ale odłóż drewno, bo nie wiem, czy nie przerwę ci akcji. Aha, z shiftem, tak jak myślałam. Po prostu kolejkujemy kolejną akcję, dobra? To jest nawet spoko. Idziesz zjeść. Mam jednego pumpkina, mamy trzy katnipy. No dobra, chyba jakoś dadzą radę. chciałeś drzewo? Już jesteś zadowolony? A, pięć drzew. Ojejku. Zostaw to drewno i zetnij kolejne drzewo. Co tu się dzieje? Samotny. O. Ukryj starting camp. Remozy ukryj the starting camp area. And build a town hall. A ja nie wiem, jak się upgrade'uje tą starting area. Tak wam powiem. Nie ma jakiejś opcji chyba upgrade'u. Ja w ogóle tego nie mogę kliknąć. Więc nie wiem. Nie wiem, jak to zrobić. A może tu? O, jest, dobra. Upgrade. Potrzebuję jeszcze kamienia. Okej. Okay. No dobra, to ja ci mogę zaakceptować, bo nie wiem, czy mi wystarczy czasu, żeby to zrobić. O, ty to chcesz zostać z jakimś bestfriendem. No to wiesz co, auto może... Jak ty się tutaj trzymasz? No w sumie masz friendów. To jeszcze później pogadaj z tym. Poznaj. I skomplementuj to może... Może z Romeo się zaprzyjaźnisz, jak skończysz tutaj się zajmować kapustą. A my w tym czasie pozbieramy gdzieś jakiś kamień. Co ty masz w ręku? Kamień. Okej, okay, bardzo dobrze. Co ty masz w ręku? Nic, pójdziesz spać. Zbieraj mi tu kamień. Nie ma spania. Autumn levelował. O, mogę wybrać talent. No nie, ty masz znowu pchły, chłopie. Idź się ogarnij.
Możesz być szepre... O, będziesz się zajmować zwierzętkami, czy będziesz kucharzem? Może weźmiemy na początek kucharza? Ktoś jednak musi gotować, nie? He. Już się wykąpałeś, no to miałeś z nim sobie poczatować. Chester is thinking of leaving. Chester, a śpisz, dobra. Jaka mina. Pakuje się. Dobra, Chester, wyśpij się, bo widzę, że ty jesteś sleepy. Gdzie on jest w ogóle? On nie ma chyba domu. Aha, dobra, ty już zrobiłeś swoje zadanie, okej. Możemy zrobić... kitchen. Może najpierw zaczniemy od wiatraka. Gdzieś tu koło farm, nie? I co tu jeszcze możemy? No właśnie. Aha, tu już nie mogę, bo jest... Dobra, zrobimy tu. Może jeszcze jedna kapusta, albo może jeszcze jedna, może dwa? Trzy gwiazdki! Powinno... No właśnie. Tessa can now become a professional. Czekajcie, bo Leandra w sumie awansowała. I teraz też może być takim bardziej na defa, tak? A, będziesz atakować. Będziesz Swordmaster. A Tessa. Tessa może... Ale nie wiem, o co chodzi z tym, że ona może teraz... to będzie na samym dole? Dobra, gdzie jest ten, co chce opuścić nasze te? Zjedz sobie katnipa, to ci poprawi humor. Przestań pracować. Później się wykąp, bo śmierdzisz. A później sobie jakiegoś chillouta może zrób. Mam jakiegoś merchanta. O, patrzcie. Obroża przeciwpchelna. Nie mogę jej kupić. Dlaczego? Mogę kupić za to jakieś mięso? Może ja coś sprzedam lepiej. O, drewno sprzedam. Jedzenia nie sprzedaję, ale więcej drewna sprzedam. Okej, okay, na razie wystarczy. Czekaj, to też za szybko chodzi, ja tutaj się zaraz stresuję. Gdzie ona ci zna? Nie, bo tak patrzę, co to jest. Ty idziesz spać. Chester! Making plans to the desert town might be convenient to stay by a friend. By a friend? Kto jest twoim friendem? Romeo. Romeo, pogadaj z Chesterem. Ask to stay. Dobra, możemy przyspieszyć. Nie, idź od razu go zapytać, żeby został. Namów go, namów go, namów go. Hej, może byś został. Jej! Jaka beka. Można ich namawiać, żeby zostali. Aha, i ty też się możesz kogoś zapytać. Dobra, wiesz co, zrobimy tak. I Mitzi zapyta się Autumna, żeby zostać jego podopiecznym, podopieczną i zostać, no właśnie. Będziesz się szkoliła na farmera. Okej, okay, to już w takim razie wiem, jak zdobywać nowe profesje, znaczy nowych takich, no już, no profesji, jakby nie patrzeć. Tylko wiecie co? Zastanawiam się, a tu jest nasz budowniczy. Aha, okej. Okay. Teraz co my tu mamy? Oni chyba jakoś sami będą korzystać z tego mila, bo ja widzę, że nie mam żadnych opcji. O, to zboże, jak śmiesznie wygląda. No dobra, ale jest powoli... Jeżeli chodzi o jedzenie, no coś tam powoli sobie leci, nie? Mam kolejną aplikację, ale...
nie? Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kotów, a mam tylko cztery łóżka. I tu będę miała dopiero sześć łóżek. Ja bym chciała, żeby jednak wszyscy sobie spali. Więc budujemy im jeszcze jeden dom, ale ten dom może zacznie może gdzie indziej, może gdzieś tu. Okej. Okay. Chyba jest spoko, nie? No, to będziesz levelował, bo ty cały czas budujesz. Ale widzę, że nie masz żadnych profesji. Na razie, zobaczymy, co będzie później. Ale dzięki temu odblokowało nam się znowu schody. Ale to musi być jakieś specjalne miejsce, gdzie te schody można zbudować, bo tak o sobie nie można ich. Tu w ogóle mamy mostek. Mam nie odsunięte. No dobra. Czas strasznie szybko leci, więc takie dwie godziny na relaks to jest tyle, co nic, tak naprawdę. Wszyscy są zadowoleni, to Mati, jesteś taki trochę neutralny, ale to buduj, buduj. O, dobra. Teraz wszyscy powinni być zadowoleni, chyba będą mieli gdzie spać. A swoją drogą to ja przypisuję tutaj, no właśnie, rezydentów. Leandra z Tessą. Może wy? Czy powinnam patrzeć, jak oni z tym? Tak, i tu będzie Romeo i ewentualnie jeszcze jedną osobę zatrudnimy, entertainer przyjmie. Cóż za uśmiech! Romeo, patrzcie na niego, jest tak zadowolony, że po prostu... O, tak mu się Michaja żyła. Może właśnie kamień. Właśnie, bo ja potrzebuję 20 kamienia. A, bo ja pobudowałam teraz domki i ten kamień mi zszedł. Dobra. Nie, no, te domki były ważniejsze. Dobra, kochanie. Rozkręciłam się jak zwykle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się w następnym. Bye!